czwartek, 23 kwietnia. Zaczynamy aktualności z opóźnieniem, za co przepraszamy. Beata Pardel, dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny z Podkarpacia. Finał śledztwa w sprawie byłego marszałka województwa Mirosława Karapyty. Przetarg na helikoptery dla polskiej armii nie został jeszcze zakończony. Czy wypowiedź ministra gospodarki oznacza jeszcze szansę dla firm z regionu? W aktualnościach także wojna wokół Muzeum Kultury Bojku w Myczkowie. Powiemy też o jednym z głównych grzechów kierowców i kampanii Nie przydzwoń za kierownicą. Ponad 2 lata śledztwa i właśnie dziś do Sądu Okręgowego w Rzeszowie trafił akt oskarżenia przeciwko byłemu marszałkowi województwa Mirosław Karapyta, który zgodził się na ujawnienie swojego nazwiska i wizerunku. Jest podejrzany o przyjmowanie łapówek i powoływanie się na wpływy. 2 z 16 postawionych mu zarzutów mają podtekst seksualny. Były marszałek utrzymuje, że jest niewinny. Oprócz niego zarzuty korupcyjne usłyszało też 8 innych osób, w tym przedsiębiorcy i samorządowcy. 111 świadków, 50 tomów akt, 16 zarzutów. Taki jest bilans długiego śledztwa antykorupcyjnego, w którym głównym oskarżonym jest Mirosław Karapyta, były marszałek województwa podkarpackiego. Przez lata związany z PSL-em trafił nawet do aresztu, skąd wyszedł za poręczeniem 100 tysięcy złotych. Na wniosek prokuratora generalnego z 2012 roku to wielowątkowe postępowanie prowadził Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie. W dniu dzisiejszym, to jest 23 kwietnia, prokuratura apelacyjna w Lublinie skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko 9 podejrzanym, w tym byłemu marszałkowi województwa podkarpackiego, akt oskarżenia. Z powodu tego śledztwa prowadzonego przez CBA w Urzędzie Marszałkowskim i wielu instytucjach na Podkarpaciu doszło do politycznego trzęsienia ziemi, bo najwięcej zarzutów skierowanych pod adresem oskarżonego byłego marszałka dotyczy przestępstw urzędniczych. Chodzi o płatną protekcję i korupcję. Były to korzyści majątkowe przyjmowane za różne sytuacje. W części dotyczyło to działań podległych mu urzędników z Urzędu Marszałkowskiego, stąd też zarzuty związane z przyjmowaniem korzyści majątkowej. W części natomiast były to zachowania dotyczące podejmowania się, załatwienia konkretnych spraw z reguły finansowych w jednostkach samorządowych województwa podkarpackiego. 2 z 16 zarzutów mają charakter seksualny. W jednym przypadku chodziło o odzyskanie prawa jazdy, w innym o załatwienie pracy przez byłego szefa Urzędu Marszałkowskiego. Mirosław K. miał załatwić zatrudnienie, a następnie zwolnienie osoby w podległym mu Urzędzie Marszałkowskim, za co otrzymał korzyść osobistą w postaci właśnie szeregu stosunków seksualnych odbywanych z inną osobą, której na tym zatrudnieniu, a następnie zwolnieniu z osobistych powodów zależało. Mirosław Karapyta do wszystkich zarzutów, w tym do zgwałcenia, odnosi się jednakowo. Utrzymuje, że jest niewinny. Twierdzi, że nie boi się sądowej konfrontacji z tak dużą liczbą świadków. Ja myślę, że ilość świadków nie świadczy o tym, czy ktoś jest winny, czy niewinny. To jest sprawa organów, które prowadzą postępowanie. Postępowanie było bardzo długie, jak wiemy. Ja o samym akcie oskarżenia dowiaduję się z mediów dzisiaj. Natomiast moje stanowisko, czy moja opinia nie zmienia się w stosunku do tego, co zobaczyłem, jak zapoznałem się z aktami. Otrzymałem tylko informacje na piśmie o zakończonym śledztwie. Pozostałych 8 oskarżonych to, jak określiła prokuratura, osoby powiązane z zachowaniami Mirosława Karapyty. Chodzi o przedsiębiorców i samorządowców. 8 zarzutów usłyszał Stanisław T., 4 zarzuty Zbigniew S. i po 3 zarzuty usłyszeli Jan B. i Henryk S., skarbnik i były burmistrz Ustrzyk Dolnych, którzy licząc na przychylność byłego marszałka województwa mieli mu sfinansować wczasy opłacone z publicznych pieniędzy. Inny z przedsiębiorców miał wyłudzić 8 tysięcy złotych z funduszu dla osób niepełnosprawnych. Zbudowanie tej sieci powiązań miało ułatwić wywieranie presji na urzędnikach i często wiązało się z wręczeniem łapówek. Za te przestępstwa grozi do 12 lat więzienia.
Nie cichnie burza wokół przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. PZL Mielec i PZL Świdnik to wielcy przegrani w bitwie o 13 miliardów złotych. Największe szanse na zgarnięcie pieniędzy polskich podatników ma francusko-niemieckie konsorcjum Airbus Helicopters. Dziś Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki, powiedział w Polskim Radiu, że przetarg na helikoptery nie został jeszcze zakończony i nic nie jest przesądzone. Odrzucił także zarzuty, że większe szanse Francuzów wynikają z wdzięczności za stanowisko Donalda Tuska w Radzie Europy. Proces trwa. Otóż nie jest jeszcze przesądzone, że polskie wojsko kupi ten helikopter. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili wchodzimy w fazę testowań tego, co naprawdę kupujemy, jakie będą jego osiągi, a później przystąpimy do ostatecznej umową offsetową realizacji deklaracji. Więc jeśli sprowadzimy to do tego, że jest to cena za wyniesienie kogokolwiek, na cokolwiek, jakiejkolwiek organizacji, albo że musimy kupować natowskie, bo jesteśmy w NATO, bez względu na koszty. Ale wyobraźmy sobie inną sytuację. Ten pierwszy etap kończy się innym wynikiem. Wygrywa na przykład Mielec. Czy w Świdniku nie byłoby zawodu? Czy w Łodzi nie byłoby jako potencjalnym miejscu montowania tej nowej generacji śmigłowca nie byłoby zawodu? Zapewne przeżywalibyśmy to samo, tylko byłyby odwrócone role. No wtedy było, mówiło się, no wybrali Jastrzębia, w związku z tym dlatego, że nie chcemy się narażać wielkiemu amerykańskiemu partnerowi. Kampania prezydencka wchodzi w decydującą fazę. Kolejni kandydaci odwiedzają Podkarpacie. Dziś z wyborcami z regionu spotkał się Adam Jarubas, kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mówił o priorytetach polskiej polityki zagranicznej. Nawiązał też do przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Adam Jarubas w trakcie swojej wizyty na Podkarpaciu spotkał się m.in. z mieszkańcami Przeworska. Nawiązał do przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii. Mówił, że nie zgadza się z decyzją Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, która odrzuciła wczoraj wniosek posłów PSL zakładający, że 70% uzbrojenia dla polskich sił zbrojnych powinno być produkowane w fabrykach na terenie naszego kraju. Mamy wystarczający potencjał polskich fabryk, polskich zasobów kadrowych, inżynierów, które mogą doprowadzić do tego, że te zlecenia i te zamówienia będą realizowane tutaj u nas w Polsce, a nie będą wychodzić poza nasze granice. Kandydat ludowców mówił też o priorytetach polskiej polityki zagranicznej na najbliższe lata. Jego zdaniem prezydent powinien domagać się obecności baz NATO na terytorium Polski, a nasze zaangażowanie na Ukrainie nie może wybiegać poza działalność dyplomatyczną. Bezpieczne i tanie loty nad Europą. Z tym niełatwym tematem mierzą się właśnie naukowcy i studenci z całej Polski, którzy spotkali się w Rzeszowskim Uniwersytecie. Dyskutują głównie o prawie lotniczym i kosmicznym, a tej dyskusji towarzyszy także Forum Technologii. Z kolei ponad 300 PR-owców, także z całej Polski, debatuje w Rzeszowie o relacjach z mediami, także tymi społecznościowymi. Transport lotniczy jest jednym z głównych filarów Unii Europejskiej. Umożliwia podróż 500 milionom pasażerów rocznie, a 2 milionom daje zatrudnienie. Europejczycy latają więcej i taniej, ale mimo postępu technologicznego przestrzeń powietrzna Europy jest zorganizowana jak 50 lat temu. Wciąż funkcjonuje niewidoczny podział granic. Komisja Europejska chce więc przestrzeń wykorzystać efektywniej, czyli sprawić, żeby latanie było nie tylko tańsze, ale co znacznie ważniejsze, bardziej bezpieczne. Uczestnicy rzeszowskiej konferencji rozmawiają też o prawach pasażerów, szczególnie prawie konsumenckim, ale też związanym z zagrożeniami. Rozmawiamy też o szerszych aspektach prawnych. Prawo międzynarodowe, terroryzm lotniczy. To są te zagadnienia, które no szczególnie ostatnio nas wszystkich interesują. Ze względu na te wydarzenia społeczne, które no nie tylko prawników interesują, ostatnia katastrofa samolotu niemieckich linii, to będą też takie rzeczy, które, jak sądzę, prelegenci będą tutaj również podejmować. Tegoroczna konferencja zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa została poszerzona o blok tematyczny poświęcony prawu kosmicznemu. Świat zastanawia się bowiem, kto jest odpowiedzialny za szkody wywołane w przestrzeni kosmicznej i jak uregulować kwestie lotów w kosmos. Osobnym zagadnieniem pozostaje również kwestia własności tego, co pozaziemskie. W
Rzeszowie trwa dwudniowy kongres profesjonalistów Public Relations 2015. Jego cel to budowanie skutecznych i wartościowych relacji z mediami. Po stronie słuchających są agencje Public Relations, przedstawiciele firm, w których funkcjonują działy PR, rzecznicy prasowi i dziennikarze. A wśród prelegentów badacze medialnego rynku, prawnicy i marketingowcy. Ale organizatorzy zaprosili też autorytety z prasy, radia, internetu i telewizji. Maciej Orłoś obrazowo opowiadał m.in. o błędach popełnianych podczas publicznych wystąpień. Może dam Państwu przykład. Proszę zobaczyć, co by było, gdybym ja teraz mówił do Państwa z kołnierzykiem wychodzącym na marynarkę. Państwo przez pewien czas nie myśleliby o tym, co ja mówię w ogóle, tylko zastanawialiby się nad tym kołnierzykiem. W Kongresie Profesjonalistów PR bierze udział 300 osób. Dzisiejsze wykłady koncentrują się wokół dylematów korporacji we współpracy z mediami, wpływu mediów społecznościowych na wizerunek i markę produktów i wokół budowania zaufania w mediach. Jutro specjaliści m.in. podpowiedzą, jak uatrakcyjnić trudne tematy dla mediów, a także jak budować relacje między dziennikarzami, a samorządami i przedsiębiorstwami prywatnymi. Praktyki, fundowane stypendia, a dla najlepszych gwarancja pracy. Już od września Rzeszów będzie kształcić techników kolejarzy w kilku specjalnościach. Do starych tradycji technikum kolejarskiego wraca Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego. To jedyna szkoła na Podkarpaciu, z którą spółka PKP podpisała taką umowę. Polskie linie kolejowe pilnie potrzebują takich fachowców. Nastawnia Centralnego Sterowania Ruchem w Podrzeszowskiej Trzcianie to miejsce, w którym już widać zmiany, jakie są wprowadzane na kolei równolegle z remontem torów, przepustów i wymianą trakcji. Teraz wszystko, co związane ze sterowaniem ruchem, opiera się na automatyce i informatycznych systemach. I właśnie m.in. tacy fachowcy są potrzebni. Borykamy się od jakiegoś czasu z dużą luką pokoleniową, którą próbujemy ją zniwelować. Może nie uda się jej zlikwidować takim posunięciem i takimi działaniami organizacyjnymi, jakie w tej chwili od tego roku szkolnego zamierzamy wspólnie ze szkołą średnią w Rzeszowie zorganizować, ale na pewno ten problem uda się złagodzić. Pierwsze po 12 latach od zamknięcia technikum kolejowego klasy powstaną od września w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. Na początek obejmą trzy specjalności: technik automatyk sterowania ruchem, technik budowy mostów kolejowych i technik transportu kolejowego. Program nauki został już opracowany. Wiadomo, że nie zabraknie w nim zajęć praktycznych. Ponieważ jest to pokrewne z naszymi kierunkami tutaj budowlanymi, część naszych nauczycieli, natomiast część nauczycieli, byłych nauczycieli ze szkoły kolejowej oraz koleje dadzą nam fachowców i bazę do jakby prowadzenia zajęć praktycznych. Czyli te zajęcia praktyczne będą się odbywały właśnie w ich obiektach. Zainteresowanie już jest, tym bardziej, że uczniowie mogą liczyć na fundowane przez PLK stypendia. No od drugiego semestru już takie stypendia będą możliwe. W uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły będziemy wyłaniać tych najlepszych, dla których oprócz stypendiów na koniec kształcenia będziemy proponować pracę. Aby dostać stypendium, wystarczy średnia 3,5. Jego wysokość waha się od 300 do 500 zł zależnie od klasy. A to znaczy, że uczeń technikum kolejowego korzystający z internatu i całodziennego wyżywienia, co razem kosztuje średnio 260-270 zł, ze stypendium jest w stanie samodzielnie utrzymać się w Rzeszowie. Nie pomagają upomnienia i mandaty. Coraz więcej osób tak uzależnia się od telefonów komórkowych, że nawet za kierownicą nie przerywa pilnych rozmów. Przyznaje się do tego niemal połowa kierowców, a 60% pisze nawet SMS-y. Policjanci mówią wprost, to igranie ze śmiercią także innych osób. Według statystyk takie rozmowy to przyczyna niemal co czwartego wypadku. Do wyobraźni nieodpowiedzialnych kierowców próbuje teraz trafić kampania społeczna "Nie przydzwoń za kierownicą". Żyjemy coraz szybciej, a telefon komórkowy to dla wielu z nas wcale nie gadżet, tylko część pracy i życia, z którym trudno się rozstać nawet podczas jazdy. Dlatego rozmawiamy, zwalniając przed czerwonym światłem, zmieniając pas ruchu, a nawet wyprzedzając. Najlepiej widzą to piesi. Codziennie tak naprawdę można zauważyć ludzi rozmawiających przez telefony komórkowe w samochodach. To jest absolutna dekoncentracja. Ja sobie nie wyobrażam prowadzić samochód i rozmawiać przez telefon. Nawet zestaw słuchawkowy zabiera jakoś tam procent koncentracji. Jestem absolutnie anty. Powinno być karane i to cholernie, bo nie zwracają uwagi na jezdnię, tylko słuchają, co się mówi. Wiem, że to strasznie rozprasza kierowcy i nie ma takiego refleksu jak normalnie, jak nie rozmawia. Policyjne statystyki to potwierdzają. Nasza koncentracja diametralnie spada, a skupienie z drogi przenosi się na ekran telefonu komórkowego.
Często kończy się to mandatem w wysokości 200 zł, ale też spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, takim jak kolizja albo wypadek drogowy. Mimo to ciągle jest tak, także na podkarpackich drogach. A całkiem sporo osób uważa, że zakaz używania telefonu podczas jazdy nie ma żadnych racjonalnych podstaw. Uważam, że jeśli ktoś nie potrafi rozmawiać przez telefon albo robić coś innego niż jazda samochodem, to znaczy, że jeśli rozmawia przez telefon go tak bardzo absorbuje, to on nie powinien w ogóle jeździć samochodem. Czyli można jechać i rozmawiać? Według mnie tak. Raczej nie wolno rozmawiać. Ja myślę, że wolno, dlaczego nie? Nie, no a na pewno. A się zdarza? Tak, oczywiście. Nie, oczywiście, że nie. Najbardziej, że nie. Niektórzy mówią, że to kwestia tylko podzielności uwagi, da się. Oczywiście, że się da, jak najbardziej. No, jeżeli człowiek jest odpowiednio skoncentrowany, to jak najbardziej można. I choć do używania komórki w trakcie jazdy przyznaje się niewiele osób... Raczej nie odrzucam połączenia. No raczej nie. To policja wie swoje, a liczba mandatów za takie wykroczenie wcale nie spada. Taka sytuacja, która utkwiła mi w głowie, godzina 3 w nocy, nocna służba, pani rozmawiając przez telefon komórkowy, zmieniając kierunek jazdy, przejechała na czerwonym świetle. Nie zauważyła. Nie zauważyła. Ani nas, ani tego, że pali się czerwony sygnał. Niestety mogło skończyć się tak. A rozpoczęta właśnie kampania ma przypominać, że samo zerknięcie na ekran telefonu zajmuje kierowcy średnio 5 sekund. Przez ten czas, jadąc z prędkością 50 km na godzinę, pokonuje on około 70 metrów. Teraz pytanie o przyszłość Muzeum Kultury Bojku w Myczkowie. Powstało 2 lata temu. Sporą część zbiorów przekazał placówce historyk i regionalista Stanisław Drozd, który został jej szefem. Dziś alarmuje, że władze gminy Solina chcą zdegradować muzeum do rangi Izby Pamięci. Jego zdaniem dzieje się tak, bo sporej części radnych Muzeum Bojków kojarzy się z UPA i ukraińskim nacjonalizmem. Wójt Soliny wszystkiemu zaprzecza i zaprasza na sesję Rady Gminy, na której zapadną ostateczne decyzje w sprawie muzeum. Muzeum Kultury Bojku w Myczkowie powołali radni gminy Solina poprzedniej kadencji. Za unijną dotację wyremontowano budynek, w którym wystawiono zbiory. Pochodzą m.in. z Myczkowa, Polańczyka i Soliny. Większość jest darem regionalisty Stanisława Drozda, który teraz alarmuje, że placówka nie podoba się nowej gminnej władzy. Uważają, że jest to siedlisko nacjonalizmu, banderyzmu, jest to plucie, cytuję, lachą w oczy powstanie tego muzeum, co jest ewidentną nieprawdą, dlatego że większość rodzin tu żyjących na terenie Myczkowa żyła w rodzinach mieszanych, polsko-ruskich, polsko-ukraińskich, czyli bojkowskich. Stanisław Drozd uważa, że nowej władzy nie podoba się m.in. jego wykształcenie, bo nie jest kustoszem, tylko historykiem ze studiami podyplomowymi. Wczoraj został zdegradowany przez gminę ze stanowiska kustosza do opiekuna eksponatów. Wójt Soliny stanowczo zaprzecza, by muzeum posądzano o szerzenie nacjonalizmu ukraińskiego, ale wylicza, o jakich ważnych sprawach zapomniano przy jego tworzeniu. Utworzenie regulaminu, powołanie rady muzeum, żeby ta instytucja funkcjonowała zgodnie z prawem. W tej sprawie radni są podzieleni. Radna Alina Michalska twierdzi, że muzeum gminne nie musi spełniać przepisów, które obowiązują w placówkach podległych ministerstwu, ale już radny Janusz Krupa, z którym rozmawialiśmy telefonicznie, widzi tę sprawę zupełnie inaczej. Nigdy nie powiedziałem, że chcę rozwiązać muzeum. Ja tylko chciałem, żeby to funkcjonowało zgodnie z polskim prawem. Przygotowuje się dokumenty najprawdopodobniej zmierzające do tego, żeby muzeum przekształcić w Izbę Pamięci, co zupełnie jest wielkim nieporozumieniem. Jest to muzeum naszych przodków. Rada Gminy Solina ma się zająć sprawą muzeum na najbliższej sesji. Dziś Światowy Dzień Książki, okazja, by sprawdzić, czy mieszkańcy Podkarpacia chętnie po książki sięgają. Z najnowszego raportu przygotowanego przez Urząd Statystyczny wynika, że na przykład na Podkarpaciu działa już ponad 740 bibliotek. W 2012 roku statystyczny mieszkaniec Podkarpacia wypożyczył 20 książek, rok później ta średnia wypożyczeń zmalała. A gdzie czyta się najwięcej? Najlepiej pod tym względem wypadają powiaty mielecki, kolbuszowski i leżański oraz miasto Tarnobrzeg. Tu mieszkańcy częściej zaglądają do bibliotek niż w Rzeszowie czy w Przemyślu. Najgorzej z wypożyczaniem książek jest w powiatach tarnobrzeskim i jarosławskim. A tymczasem kolejną nowością wydawniczą, która może kogoś zachęcić do czytania, są Duchy Arłamowa, książka Henryka Nicponia, który pracuje w naszym ośrodku telewizyjnym. Promocja tego tytułu odbyła się w Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Autor Duchów Arłamowa dowodzi, że odległe zjawiska historyczne miały swoją kontynuację w epoce komunizmu. Według autora Stalin, tworząc swoje radzieckie imperium, wzorował się na Bizancjum. Dlatego też w książce obok Edwarda Gierka, Piotra Jaroszewicza czy generała Zygmunta Berlinga pojawiają się Eutropiusz, Konstantyn Wielki i Justynian Wielki. Miejsce akcji autor wybrał nieprzypadkowo. W Arłamowie ogniskują się wszystkie różne prądy, bo Arłamów może być w jednym razem Konstantynopolem, innym razem Moskwą, innym razem Aleksandrią w czasach Bizancjum. Za dotychczasowe osiągnięcia autor otrzymał m.in. nagrodę Władysława Orkana. Jest autorem zbioru reportaży Zawrotami cudów oraz Tajemnice Soliny. O tym, czy najbliższa pogoda będzie sprzyjać lekturze, już za chwilę Beata Gubernat w prognozie. A ja dziękuję i zapraszam na kolejne serwisy. Do zobaczenia.